Po kilkumiesięcznym kuciu, szlifowaniu i odgruzowywaniu wreszcie jest. Nowa harcówka szczepu Zielony Płomień, która już od 20 października oficjalnie działa przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Mysłowicach. Mysłowicki szczep Zielony Płomień skupia w swoich szeregach trzy drużyny. Gromadę Zuchową Uszatki Niedźwiadki, drużynę Stella zrzeszającą dzieci klas od 4 do 6 oraz Agricole, najstarszą z drużyn. Przestaliśmy się mieścić w naszej starej harcówce, jako te trzy środowiska, dlatego szukaliśmy nowego miejsca dla siebie i znaleźliśmy tutaj pod skrzydłami pierwszego LO. I tutaj właśnie będą się odbywały zbiórki głównie tej najstarszej grupy naszej, czyli Agricoli. Będą się odbywały również zbiórki Rady Szczepu i jakieś większe takie spotkania. Remont rozpoczęto na początku roku, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną został on wstrzymany. Projekt i prace zrealizowano przy wsparciu Fundacji Leroy Merlin. Wspieramy różne instytucje, które się do nas zgłoszą, potrzebują pomocy. Jest to finalizowane przez naszą firmę Leroy Merlin. Oczywiście wcześniej jest to zbadane przez centralę w Warszawie, czy ma to jakieś aspekty społeczne, czy to pomoże osobom, które tą instytucję będą użytkowały. Wszystkie prace remontowe i porządkowe w nowej harcówce były wykonane w ramach wolontariatu instruktorów szczepu, rodziców i samych harcerzy. My wychowujemy, tak? Wychowujemy również przez pracę. Praca jest świetnym takim czynnikiem wychowawczym, ponieważ pokazuje, że nic nie przychodzi za darmo i do wszystkiego trzeba się przyłożyć, żeby coś mieć. Mysłowicki szczep Zielony Płomień działa przy Komendzie Chówca ZHP Mysłowice, a ten już za 3 lata będzie obchodził 100-lecie działalności. Z tej okazji trwa zbiórka na nowy sztandar dla chówca. Kancelaria Prezydenta przekazała już na ten cel 5 000 zł. Docelowo ma kosztować około 7 500 zł. Mamy założoną zbiórkę. Myślę, że kwota do zbierania 2 500 nie będzie już takim wielkim problemem. Jednak w tej chwili sztandar musi trochę poczekać. Myślimy, żeby na 100-lecie go wykonać. Mam nadzieję, że taka forma realizacji marzeń harcerskich jest dzisiaj bardzo, bardzo dobrym sposobem na to, żeby uczcić otwarcie harcówki. A jest co świętować. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i środowisk harcerze szczepu będą mogli spotykać się w klimatycznym, a przede wszystkim bezpiecznym miejscu.